No cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dojechałem do kolejnej firmy, żeby odebrać ładunek. I tym razem pojedziemy z Aalborg do Oslo. I znowu zapomniałem się. Dobra. Wybaczcie, ale sobie przestawiam chwilowo głośność w słuchawkach. Czterysta kilometrów, dobra, to lecimy. Dzisiaj mamy piątek, 8:37 jak ruszam. Więc zresztą nie wiem, co ja wiozę. Mięso z kurczaka, mniam. Nie znowu jest wysokie spalanie, no ale... Mam nadzieję, że zejdziemy znowu do niskiego, tym bardziej, że jak wiecie, już mamy pełny pasek. Bardzo mocno. Znowu znak zahaczy? Oczywiście, bo to jest tak wąsko, że... Ale nikt nic nie widział, jakby co. Dobra. Teraz tylko tempomacik na 80. Niech on mi wrzuci ten 12 bieg. No i będziemy sobie śmigać. Mam nadzieję, że mi się uda. Jakbym przy którymś odcinku, przy tym czy przy następnym się z wami nie pożegnał, to mi wybaczcie, to od razu mówię miłego dnia i tak dalej. Ale może się tak zdarzyć, powtarzałem to już. Przy warunkach, jakie posiadam. Także cieszcie się tym, co widzicie. Na mnie czasami możecie nie zwracać uwagi. Ale i też... Szkoda, że te trasy się tak pokrywają, ale niestety, dziwne są te ładunki. A wolę brać tak, wiecie, tak różnie. No nie mam nawet jak zjechać. Nie ustąpi mi miejsce, to nawet temu nie mam jak ustąpić. Bo tu jest 80, więc no ej, ej, ej. 84. O nie, ten cho... Tunel. Wczoraj widzieliście. Muszę uważać na te posrane krawężniki. Nie wiem, kiedy mi ściągnęło.
No dobra, jesteśmy z powrotem na trasie. Także zobacz. Osiemdziesiąt pięć musi być. Dobra. No i dobra, mamy 8 dych. I będziemy się teraz urlać. Dobra, trzeba do 70 zwolnić. Oby przez ten czas tylko żadnego fotoradaru nie było. Ale coś czuję, że zaraz... A, my zaraz do promów ten... Czy do portów wjeżdżamy. Zaraz do portu. Z Danii do Norwegii. A potem ciekawe gdzie. Nie ma to jak zielona linia. Powiem szczerze, że się przyjrzałem tej ekskluzywnej wersji kabiny i nie, nie podoba mi się. Tak wiem, do Mercedesa by to wypadało. By było to bardziej ekskluzywne, ale no niestety, ale mnie to się nie podobuje. Czyli co, w lewo tak skręcamy. No to skręcamy. Ja mam chyba aż do Oslo ładunek, czekajcie. Sprawdzę to. Tak, ja mam aż do Oslo ładunek. F5. Ja mam aż do Oslo. Sorry. Wybaczcie mi to. I co, ja mam tu w porcie gdzieś to zostawić? Serio? O wow! Fajnie. To się daleko nie najechałem. Szybki to będzie odcinek. No patrzcie, wróć, trzeba. Czekajcie. Od razu cyknę fotkę na miniaturkę, żeby nie było.
wsteczny. Lustro. Wróć. Teraz w drugą stronę, w drugą stronę się łam. Dobrze, że mam tutaj tyle miejsca w porcie. Nie chcę parkować automatycznie. Dobrze, że to małe lusterko jest tak fajnie ustawione. Oj, trochę przegiąłem teraz. Czy trochę? No nawet bardzo przegiąłem. Dobra, czekajcie. Kurde, najdłużej mi się teraz schodzi z tym, no. Taki pusty plac, może dlatego. Że to jest taki pusty plac, który z tym schodzi. A, nic w lustrach. O, udało się. No i dobra, moi drodzy. To by było... Czekajcie. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że choć tak krótki to wam się również podobał. Z moim parkowaniem dziwnym, ale się udało. To by było na tyle. Nawet się nie rozgadałem w tym odcinku, bo nie miałem kiedy. Więc trzymajcie się, do następnego. Cześć!